wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować przedstawicielom klubu, tak? Klubu Rotary Białej Podlaskiej. Piękny gest, 55 tysięcy, taka kwota zauważalna i już za te pieniądze można wykonać konkretne rzeczy. W ostatnim czasie sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna. To się praktycznie z tygodnia na tydzień zmienia. Przed nami bardzo poważne zadanie, bo w ubiegłym tygodniu przed świętami otrzymaliśmy informację, że byłoby dobrze, gdyby nam się udało na terenie powiatu utworzyć taką placówkę opiekuńczą dla sierot wojennych. Jest to grupa 30-osobowa, która w przyszłym tygodniu trafi już na nasz powiat. Najmłodsze dziecko 6 miesięcy, najstarsze 13 lat. To są dzieci, których rodzice zginęli właśnie w czasie tego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Nie wiemy, jak długo te dzieci będą przebywać u nas. Na dzień dzisiejszy wiemy to, że musimy po prostu stworzyć im godne warunki do tego, żeby mogli tutaj mieszkać, żyć, uczyć się. Tak jak powiedziałem, ile to potrwa, trudno nam powiedzieć. Jeżeli są to sieroty wojenne, to na dzień dzisiejszy zdajemy sobie sprawę, że pewnie ten proces będzie długofalowy, tak? Że zanim one będą mogły, czy w ogóle będą mogły kiedyś wrócić do swojego kraju, dzisiaj jest trudno powiedzieć. Także na pewno te pieniądze zostaną wykorzystane we właściwy sposób, bo potrzeb jest naprawdę dużo, mimo pomocy, którą otrzymaliśmy też od naszych partnerów z powiatu Oberhavel, którzy też bardzo mocno tutaj wspierają nas w tych naszych działaniach, to każde pieniądze dzisiaj są potrzebne. Dziś mogę Państwu powiedzieć, że każda jedna złotówka, którą Państwo przekazujecie, będzie właściwie wydatkowana i trafi do tych najbardziej potrzebujących. Także dzisiaj z głębi serca bardzo Państwu dziękuję za ten miły gest. I cóż, mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować. Tak jak do tej pory. Ten czek to jest transza, która jest częścią tych środków, które przeznaczył klub Rotary Portland. Kluby, bo tutaj Zbyszek dwa słowa powie, że to jest taka zrzutka klubów Rotary z bardzo dużego obszaru Stanów Zjednoczonych. Także jesteśmy niesamowicie wdzięczni. Jest to kwota 100 tysięcy dolarów, które my podzieliliśmy na transze. Między innymi wyszukaliśmy potrzeby, jakie występują na naszym terenie. Między innymi jest to starostwo i potrzeby starostwa. Po uzgodnieniu dzisiaj został przekazany czek. Zbyszek symbolicznie przekazał czek w wysokości 55 tysięcy złotych. Pieniądze są zebrane głównie tak, to powiedzmy, jak to się, to była bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, bo ja przyszedłem do klubu w momencie, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, no i mówię akurat do mojej prezydentki, mówię, co zrobimy z tym wszystkim, czy możemy w jakiś sposób pomóc. Zanim się klub skończył, już miałem 5 tysięcy dolarów, mieliśmy 5 tysięcy dolarów przeznaczone od członków klubu. No a potem zostały wysłane e-maile do innych klubów Rotary, które są w Oregonie i w stanie Washington oczywiście. No i praktycznie po tygodniu było już 40 tysięcy, no, a po dwóch tygodniach było 100 tysięcy dolarów, więc są to pieniądze. I przelaliśmy te pieniądze do klubu Rotary Biała Podlaska. Są to kluby, ale też są indywidualni ludzie, którzy chcą wspierać, którzy chcą pomóc z tym, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie i w Polsce. I uchodźcy z Ukrainy szczególnie, bo widzimy to oczywiście, wie pan, w mediach, w Stanach Zjednoczonych, w telewizji czy w radiu cały czas się pokazuje oczywiście, ale wie pan, zupełnie inaczej to wygląda, jak się przyjedzie i się zobaczy i popatrzy się na to, powiedzmy sobie, w lokalnie. Tak, jutro mamy kolejne spotkanie u pana prezydenta. Przekazanie karetki, Przekazanie tak? karetki, no ale to chcemy w następnym odcinku przekazać informacje. Zapraszamy oczywiście, tak. Dziękuję.